Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Za nami już długi weekend na przełomie maja i czerwca. Robi się nam cały czas coraz bardziej letnia atmosfera, co zresztą widać także i w moim stroju. Natomiast jeśli chodzi o stacje, to temperatury nie rosną, a obniżają się, a przynajmniej nie temperatury, a ceny się obniżają. Mamy do czynienia z średnią diesla i benzyny na równym poziomie 6,49, czyli odpowiednio o 3 i o 6 groszy mniej niż przed tygodniem. Tanieje nam także autogaz sprzedawany średnio po 2,72, czyli o 3 grosze mniej niż w ubiegłym tygodniu. Za nami dość burzliwy tydzień, jeśli chodzi o rynki. Na początku tygodnia mieliśmy do czynienia z wyraźną przeceną, zejściem ropy w rejon $77 za baryłkę, które tak naprawdę trudno wytłumaczyć jakimś jednym rynkowym czynnikiem. Już w tej chwili tendencja ta ulega odwróceniu. Mamy odpracowywanie tej wyraźnej przeceny. Sugestie, że jednak OPEC nie będzie tak szybko uwalniać swoich kolejnych mocy produkcyjnych, jak zakładano, które się pojawiają w ostatnim czasie, trochę wyciągają ropę w górę. Już wracamy w rejon niemalże $80 za baryłkę i to zapewne będzie ten przedział, z którym będziemy się zmagać w kolejnym tygodniu, i to powoduje, że te nadzieje na duże spadki również i na polskich stacjach nieco się kurczą, aczkolwiek prognoza nadal spadkowa pozostaje. Jeśli chodzi o najbliższe dni, przewidujemy, że ceny benzyny ulokują się w przedziale między 6,36 a 6,48. W przypadku diesla również tak, między 6,38 a 6,50 widzielibyśmy średnią cenę na większości stacji. Jeśli chodzi o autogaz, tutaj również pewne możliwości spadków nam się rysują i przedział między 2,68 a 2,74 będzie obowiązujący w nadchodzących dniach.